Dzień dobry Państwu. Myślę, że mecz dobry, dużo dynamiki w tych akcjach, które jeden i drugi zespół prowadził. Znowu u nas pokutuje skuteczność, bo dwie poprzeczki, mamy sytuacje, w których należałoby zdobywać bramki. Nie robimy tego i finał jest taki, że już dość bardzo otwarty zespół, tracimy bramkę i niestety wyjeżdżamy na tarczy. Tyle. Czy mając tyle radości przy głosie, jakieś pytania? Tak. Panie trenerze, Włodzimierzowego dnia. Co pan powiedział w przerwie zawodnikom? Czy mają tak samo grać? Czy tą grę polepszyć jeszcze? Oczywiście. Bo ładnie to wyglądało dla oka. Ta gra miała cały czas tak. Tak to miało wyglądać cały czas i było kilka korekt, właśnie polegały na tym te korekty, żeby się uchronić od tych kontrataków, bo jednym w końcówce właśnie rywal nam zagroził. Tu chodziło o ustawienie, oczywiście ustawienie w momencie, kiedy tą piłkę tracimy, będąc wysoko na połowie przeciwnika. O tych kontrach wszyscy dobrze wiedzieliśmy, że z kontry dobrze grają i tu musieliśmy jeszcze bardziej się zabezpieczyć. Oczywiście jeśli chodzi o nasze ataki, też było kilka uwag, no bo mimo wszystko tych wejść pole karne kilka było, natomiast nie było tych podań, które ewentualnie dałyby i drogę do bramki, albo też umożliwiło oddanie strzału z dystansu. To już drugie pytanie. Dokonał pan podwójnej zmiany i po tej zmianie nie było nas na boisku. No i to mnie bardzo smuci. Akurat ten fakt mnie bardzo smuci, bo do tej pory, czy do momentu zmiany, gra wyglądała tak, jak sobie życzyłem i życzyliśmy. Tak jak właśnie, ale co trener chciał poprawić? Jak gra dobrze wyglądało? Już trochę to wynikało po prostu ze zmęczenia. O, ja dostałem informację od zawodników, zresztą Simona w ogóle nie chciałem zdejmować, a jednak on poprosił, żeby ta zmiana była. Wolak również, natomiast no, zmiany są po to, żeby utrzymać tempo, żeby utrzymać jakość i tutaj zmęczony zawodnik ma prawo do tego, ma prawo być zmęczonym i ten, który wchodzi, po prostu musi dać tą samą jakość, a nawet ją podwyższyć od momentu, od którego jest ta zmiana. To, że trochę zawodzi nasz Matthew, jaki to ma, no bo to jest playmaker nasz na następne mecze, bo wiadomo, cały czas na niego liczymy, jaki tu trener ewentualnie widzi. Znowuż ławka, czy od pierwszej minuty jest bełchatowym? Muszę po prostu z Matem przeanalizować dokładnie to, jakie są założenia i liczę na to, że on to zrozumie po prostu i zacznie tak grać, jak ja bym tego sobie oczekiwał. Nie. Dziękuję. Wyrobowy mać. Dużą walkę. Intensywne. Wielkie szybkości. Nie możemy jeszcze dzisiaj grać pierwszym numerem z zespołem, jaki całą rundę idzie w górę tabelę. Założyli sobie przed meczem, że będziemy grać drugim numerem. Słupkowicz trochę spotykać rywale. Nie zawsze dobrze nam wychodziło, ale w pierwszej połowie mieliśmy parę interesnych sytuacji. Przerwy mówił chłopakom, że cierpliwa sytuacja u nas na ofensywu będzie. Ja tak sobie myślał, że będzie. A przeżywa troszeczkę za obroną. Bo, скажімо, найбільше загрожування було з лівої сторони, з нашої правої сторони, з правого оборонця Сідліцького. То не його місце, але він грає там на тій позиції, старався. Не мав великі претензії до Томка. І добре гра з двох ступерів, добре гра Себастьяна Мадейського, дозволив нам виграти той матч. Іде валька, психологічна валька. Я висловлю, я хлопака мовив, що цей матч буде 10 разів тяжчий, як з Блокатовим. Проблема з Радомяком. Прямо дробовий матч, прямо за спола, який цілу рунду їде в гури до берега. І перед матчем мовив, хто щільний першу бранку, той виграє матч. Інтересна ситуація була в першій полові у Леандро, коли він голову щиряв, у другій полові була там ситуація. Добре, функціонально добре приготуваний заступ. Трошечки нам бракувало тен за споловою гри в середку боїзка. Максимюк, Шиманкевич, Жултяк мусить грати між собою, а не кожен сам за себе. Постарались, зробили зі своїм асистентом і з тренером Брамкажем зміни, і ми ці зміни були чесно зроблені. Ну і так був, той заводник, який вийшов на зміну, ще робив. Значить, ми робили щось правильно.